17-13, czteropunktowe prowadzenie gospodarzy po pięciu biegach i czas na wyścig numer 6. Gospodarze Grzegorz Warasek czerwony, Hubert Męgowik niebieski, kontra Matej Żagar żółty, Linus Sundström biały. Żagar nie miał szczęścia, został wykluczony za spowodowanie upadku Mirosława Jabłońskiego w trzecim wyścigu, a teraz wysunął się od razu na czoło uczestnik Grand Prix, który w Malili był ósmy i zajmuje wysokie miejsce w klasyfikacji generalnej cyklu, bo jest na piątej pozycji. Żagar prowadzi, wiezie za plecami Grzegorza Walaska, który znakomicie zna przecież ten częstochowski tor. Tutaj startował w latach 2000-2005. Trzecia pozycja Linusa Sundströma zamyka stawkę. To nie jest niespodzianka. Hubert Węgłowik, jego drugi mecz w bieżącym sezonie. Tymczasem na czele stawki cały czas Słoweniec, ale tam Walasek nie popuści. Walasek będzie zapewne atakował do końca pozycję Słoweńca. Przypomnę, 18 punktów byłego mistrza Polski w Gorzowie. Teraz wysunie się Walasek chyba na czoło do wewnętrznej. Ściął, tak jest. Walasek już przed Żagarem. Żagar kontratakuje. Do końca będzie walka o zwycięstwo. Kto wyjdzie z tego obronną ręką? Walasek chyba na ostatniej prostej. Walasek przed Żagarem trzeci, natomiast Linus Sundström 3-3 w tym biegu.